Serdecznie, czekajcie, przyszedł właśnie do mnie list, słuchajcie, z TokToka, zaraz muszę go przeczytać. Właśnie ogarnęłam sofę, złożyłam, dzisiaj mamy, uwaga, dzisiaj mamy, tak, dzisiaj mamy 11, słuchajcie, września, tu mam kartkę Gracjana danymi do wycieczki. Musieliśmy wczoraj, słuchajcie, biegać jeszcze do sklepu, dokupić jakieś pierdy do jego tej właśnie wycieczki, znaczy na tą jego wycieczkę. Czekaj. Dobra, tak powinno być lepiej. Słuchajcie, mam nadzieję, że światło też jest ok, bo ostatnio zauważyłam, że był taki jakby mini prześwit. Ja spróbuję przymknąć te drzwi i nie będzie nam wtedy światło biło z tamtej strony. Powinno być nieco lepiej. Ja otworzyłam sobie okna i właśnie mamy czas na... Czas na kawę, słuchajcie. Także robimy sobie kawcie. No i tak jak mówię, wczoraj jeszcze właśnie biegałam, słuchajcie, byłam też na mieszkaniu, odebrać maile i przy okazji odpowiedzieć też na te maile. Dobra, słodzona kawa, czekajcie, odstawiam cukier. Także byłam, odpowiedziałam na maile, słuchajcie. Poczekajcie, tylko się tu muszę ogarnąć. A jak gadam, to się nie ogarnę. Ja po prostu nie mam chyba podzielności uwagi. Słuchajcie, ciężko mi się mówi i coś robi. Dobra, kawcia zalana. Dodaję sobie właśnie tej pianki, którą zakupiłam, słuchajcie, zakupiłam w takiej Maxie za piątaka. Czy była warta piątaka? Wiecie co, ja myślałam, że to będzie taka karmelowa, w sensie, że to nie będzie biała pianka. Whipped foam topping niby jest i barista style i caramel flavor, niby wszystko pisze, ale jakoś chyba inaczej ja to przeczytałam, słuchajcie, standardowo zresztą, widzicie, to jest taka biała, nie pokażę wam, za nisko jest kawa, no może zaryzykuję, widzicie, to jest taka biała pianka, taki krem na kawę o smaku karamela, także karamela, o smaku karmela. Także i tak fajnie, bo ja lubię takie udziwienia. Także smacznej kawy. Dodałam wam dzisiaj rano, słuchajcie, już vloga. Dodałam wam już vloga kolejnego, także mam nadzieję, że miło wam się oglądało do kawy. Kto jeszcze nie oglądał, to oczywiście nie będę zapraszać, bo ten filmik się ukaże za kilka dni pewnie. Dzisiaj, co jest dzisiaj w planie, słuchajcie? Co jest dzisiaj w planach? Chyba nic. To jest mój dzisiaj ostatni dzień wolny. Zrobię sobie na pewno zaraz jakieś śniadanko. Nie wiem właśnie na co mam ochotę, ale chyba standardowo mam ochotę na kanapkę, słuchajcie. Ostatnio jakoś do mnie kanapki po prostu przemawiają. Zrobię sobie kanapkę chyba z ogórkiem i z szynką, albo jedną może z taką tą. O, i może jeszcze się napiję szklankę soku pomarańczowego. Wczoraj właśnie też kupiłam sok pomarańczowy i z nim latałam, słuchajcie, do Citizen Advice w ogóle. Z taką wielką butlą, nie wiem po co. No tak mi się pić chciało, a akurat on do mnie najbardziej mówi, słuchajcie, tam na tej całej półce. Zostawię go tutaj. Wczoraj też, słuchajcie, naszła mi ochota na krewetki. Tak mnie naszła ochota na krewetki, że po prostu poszłam do Islanda, kupiłam krewetki. Akurat też trafiłam na jakąś tam zniżkę tych krewetek. Także nie były one aż tak drogie, ale też nie były tanie. Jak wiecie, to wszędzie krewetki, jeżeli chodzi o te King Prawns, to no niestety, ale kosztują. I to nie jest jedzenie, które się robi po prostu, wiecie, ani codziennie, ani nawet co drugi dzień, ani nawet co trzeci dzień. Tak naprawdę. Po prostu to jest dla mnie, wiecie, krewetki dla mnie to jest tak, jak mnie się zachce. Jak mam ochotę, wtedy po prostu zrobimy. Teraz myślę, że mi starczy na jakiś czas. Jeszcze trochę ich zostało. Wiem, że już dzisiaj one nie będą nadawać się do jedzenia. Krewetki trzeba jeść świeże. Wydawało mi się, że jak jest... No widzicie, że zrobiłam. Mogłam je zostawić po prostu odmrożone. Kilka sztuk, ale wydawało mi się, że dzieci zjedzą. A jednak podziabali. A z drugiej strony tych krewetek było naprawdę sporo, wam muszę powiedzieć. To była spora paczka. Ja teraz nie pamiętam, ile było w tej paczce, ale to była naprawdę duża paka. I tych krewetek było i tak na dwa razy. Ja pierwszym razem odmroziłam i zrobiłam część,
I później za drugim razem robiłam drugą część, także ich naprawdę było sporo. Dzisiaj będzie tylko taki pogadankowy ten vlog, powiem wam szczerze, bo no bo tak jak mówię, dzisiaj nie mam na razie nic takiego, co by mnie zobowiązywało, poza tym, że muszę lecieć do tamtego mieszkania. Do tamtego mieszkania, słuchajcie, pranie. Wstawić pranie, ewentualnie, jeżeli jeszcze się dzisiaj nawet skończyłoby już wszystko, to jakby wyschło jeszcze, to miałam na myśli, a nie się skończyło prać. To bym od razu jeszcze poszła i nie zabrała. Gracjan dzisiaj mój pojechał na wycieczkę szkolną. Pierwszy raz. Słuchajcie, pierwszy raz puściłam go na wycieczkę szkolną i do mnie jeszcze to nie dociera, że on nie wróci na noc, ani dziś, ani jutro. Także dziwne to uczucie, bardzo dziwne uczucie. Nie wiem, dajcie znać, jak wy to miałyście, jeżeli wasze dziecko jechało pierwszy raz na wycieczkę. Ja wiem, że pewnie nie tylko ja tak mam i że pewnie każda z mam tak ma, ale dajcie, napiszcie w komentarzach, jak wy to przeżywałyście, bo jakoś do mnie teraz jeszcze nie dociera, dopóki jeszcze nie jest, wiecie, koniec szkoły, w sensie, że ta 15:15, to do mnie nie dociera, że on do tej szkoły dzisiaj nie przyjdzie. I jak znam życie, to pewnie mi się zapomni i będę do niego czekać. Standard taki. No, także dajcie znać, jak to u was wyglądało. Wygląda, jeżeli wasze dziecko miało na przykład pierwszą wycieczkę szkolną. Dajcie znać w ogóle, w jakim wieku na przykład, jeśli chodzi o Polskę, to w jakim wieku w Polsce puszczało się, znaczy są już jakieś wycieczki dla dzieci takie, że dziecko nie będzie dzień czy dwa w domu. Piszcie mi w komentarzach, jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda w Polsce, bo no nie wiem, ale wydaje mi się, że chyba ja jak miałam 10 lat, to ja nie jeździłam nigdzie. Znaczy ja w ogóle nie lubiłam wycieczek szkolnych, to swoją drogą, nie lubiłam jakiejś kolonii, mnie to w ogóle nie kręciło, mi się nie chciało jeździć z klasą, ze szkołą i tak dalej. Dajcie znać, jak to właśnie u was wygląda. Czy wy lubiłyście, jak byłyście małe, to czy lubiłyście jeździć na wycieczki szkolne, na jakieś kolonie, czy nie? No ja jakoś, nie wiem, no ja jakoś nie przypadałam za takimi grupowymi wycieczkami. Dzisiaj pewnie by się to zmieniło, dzisiaj pewnie może bym pojechała, ale no widzicie, jak to się człowiek zmienia. Wszystko się w życiu człowieka zmienia. Pozwólcie, że zaniosę tylko sobie jedzonko i kawę. Zaraz przyjdą po was w drugiej kolejności. Lala, sypiesz się. Lalo, się sypiesz tu mnie. No. Sypiesz się, kłaki ci lecą. Chodzę i zbieram lalę z podłogi, słuchajcie. Zobaczcie. No, tyle lali leżało. Dobra. Biorę was ze statywem. A, ja tu muszę czekać, ja tu muszę okno przymknąć, bo zaraz mnie się tu koty przyczają. One kurde tylko, one tylko się czają, kto gdzie okno kawałek otworzy. Gdzie ona poszła już? Lalo! Gdzie poszłaś, Lalo? Dobra, mam już siadanko. Nie wiem, jak was postawić, żeby było dobrze. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Nie wiem, jak tutaj ze światłem. Lalo! Gdzie byłaś? A zjeść, no przecież. Siedziałam właśnie w rozrachunkach. Odpowiadałam wczoraj na maile, tak jak mówię, dzisiaj muszę iść i dokończyć, bo jeszcze nie skończyłam, musiałam wczoraj spadać. Przyszedł do mnie list do TikToka, mam nadzieję, że w środku jest informacja z datą, kiedy, znaczy potwierdzającą chyba wizytę albo coś, ja nie wiem. Bo w sumie to nie wiem po co, albo po prostu wiecie, że zmiana adresu, nie, bo ja ich informowałam od razu. Dobra, welcome to TikTok. 18 go live day, czyli data kiedy, no to super, no to ekstra, czyli według tego właśnie 18 już powinna być podłączone, także za kilka dni, słuchajcie, jeszcze tylko kilka dni. Co tu jeszcze jest? Aha, że twój inżynier ten cały będzie u ciebie 18 pomiędzy 13 a 18, zajebiście, nie? 18, a co to jest w ogóle, słuchajcie, za dzień ten 18? Oby to był dzień wolny mój od pracy. No, bo znowu będą jaja, jak nie będę mogła, kurde, być, bo będę w robocie. Gdzie my tu mamy? Sierpień, wrzesień, idźmy do września. Tu jesteśmy. Dobra, czekajcie, bo tu wszystko tu się dzieje w tym kalendarzu. Nie tak daleko, Aga, nie tak daleko, tutaj gdzieś jesteśmy. Okej, to jest teraz ten tydzień, czyli mamy 11, a 18 to będzie jaki to dzień tygodnia, słuchajcie? Środa, no to super, mam nawet napisane TikTok, dobrze. No to mnie to pasuje, że środa to niech sobie będzie od 18, od 13 do 18. Okidoki.
Jutro praca, w piątek praca, w sobotę wolne, aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że z chęcią bym poszła do pracy w sobotę. Dlatego, iż nie idąc do pracy w sobotę, będę miała mniejszą wypłatę. No ale już z kolei też marudziłam, wiecie, trochę, że chcę te wolne, więc mnie dali. Czy ja sama wzięłam, już nawet nie pamiętam, ale kurde, wiecie co? Coś mam z rzęsą, coś mnie trochę lekko boli rzęsa. Albo mi się skleiły, albo jedna jest na wypadzie i ją trzyma za rękę. No, także ja kończę sobie, słuchajcie, śniadanko, żeby Wam tu nie ględzić, bo 12 minut gadam po prostu o dupie Marynie. Nie wiem, być może jakieś tematy ci z Wami poruszę, zastanowię się, poczytam jeszcze komentarze i może coś wymyślę, ale tak jak mówię, być może właśnie bym dzisiaj przyszła z jakimś takim luźnym tematem, może nawet i z live'em. Nie obiecuję, bo chcę się wywiązać, no ale tak jak mówię, póki co na razie żadnego takiego zwartego planu dzisiaj nie mam. Miałam jechać na Fort Kinard, ale niestety nie pojadę, bo się spukałam. Wycieczka Gracjana mnie lekko trochę kosztowała. Do tego odkładam kasę też, wiecie, na czynsz i na karpety. Do tego jeszcze zrobiłam właśnie większą spożywkę. Także, no muszę Wam powiedzieć, tu jeszcze Oliwia właśnie chciała, wiecie, na lunche. No, i tak tu, i powiem Wam, że no nie bardzo mam z czym jechać, tym bardziej, że przede mną jeszcze, jakby nie było, to przynajmniej 4 dni praktycznie, 3,5 dnia do następnej wypłaty, więc też muszę trzymać jeszcze kasę na koncie jakąś. No i jeszcze muszę kupić dzisiaj kociakom karmę i piasek. Także to kolejny koszt. No i pewnie dokupić jakiś chleb, mleko, herbatę, kawę, coś takiego, te kapsułki, bo praktycznie mam już ich tylko kilka i dzieci już też wypiły sobie te szokocino, także jeżeli bym poszła do Tesco, może bym właśnie zakupiła, jakby były. Także no niestety nie pojadę. Ale tak jak mówię, odkładam teraz na karpety, na podłogę moją, bo tak jak Wam powiedziałam, to będzie koszt 300 funtów, to drogą nie chodzi. Także to nie są małe pieniążki, to muszę odłożyć, uzbierać do 24, przy czym zaraz tuż po tym będę chciała też kupić, słuchajcie, łóżko i nie komódkę, tylko łóżko i toaletkę. Bo ja prawdopodobnie żadnej komódki nie będę miała, chyba że taką być może, jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie mam planu, taką tylko przy łóżku, żeby móc sobie po prostu na niej coś ewentualnie położyć, jak będę leżała w łóżku. Ale to jest taki wstępny plan, mam upatrzone dwie, zobaczymy jak to wypali, czy na nie się zdecyduje, czy też na coś zupełnie innego, tego jeszcze nie wiem, więc dlatego nie będę tu spoilerować. Biorę się za śniadanko i odzywam się do Was później. No i okidoki, robaczki. Ja właśnie będę spadowywać. Czekajcie, bo chyba jest brudny ekran znowu. Czekajcie, wezmę ściereczkę tym razem. Ja właśnie będę wychodzić. Jednak stwierdziłam, doszłam do wniosku, że nie ma co siedzieć i nic nie robić. Pozmywałam część naczyń, część mi została, ale to zostawię na później. Biorę klucz od domu. I słuchajcie, popitałam, a jeszcze okno muszę przymknąć, bo koty mi otworzą przecież. Dobra. I słuchajcie, popitałam na tamto mieszkanie, gdyż uznałam, że jednak, wiecie co zrobię, przemaluję dzisiaj. Mam dzień wolny, patrzę, czy wszystko wzięłam, chyba tak. Mam dzień wolny, a w ogóle przestawiłam, słuchajcie, to coś. Przestawiłam to tu, wiecie dlaczego? Bo to może ładnie wyglądało tam, natomiast tam było niepraktyczne. Ja się tam w ogóle jakby nie widziałam, a tutaj zobaczcie, widzę się cała. I stojąc po prostu o tu, dokładnie w tym miejscu, widzę się calusieńka. Wy tego oczywiście nie widzicie, ale tutaj jestem w stanie pokazywać Wam nawet jakąś stylizację czy cokolwiek, dlatego że tutaj mnie po prostu w tym całym... O! W całości, praktycznie trochę się ugnę tylko, bo to jest się tak niższe. Wiem, że tutaj chyba, ja nie wiem, to chyba nie miało opcji, żeby wyżej się unieść. No niestety, to już tak musi być. Tak musi być, ale gdyby było bardziej odgięte, to praktycznie bym się widziała cała, ale jednak to jest niskie. A tu w tym kącie po prostu zorganizuję sobie półkę, bo tutaj i tak będzie router, więc i tak to nie mogło tutaj stać. Także co zrobię dzisiaj? Jest słońce, ja sobie założyłam kurtkę, ale to nic. Co ja zrobię dzisiaj, słuchajcie? Położyłam te płyty tutaj na ziemię, dlatego że będę chciała coś zrobić z tą szafą. Dzisiaj ją przemaluję. Mam plan przynieść wieszaki, słuchajcie, z mojego domu. Mam plan wyczyścić tą półkę, tu pomalować.
tu na dół, na tą podłogę położyć którąś z resztek, słuchajcie, podłogi, bo nie mam nic innego, żeby tutaj położyć, więc jakąś resztkę z podłóg położę, żeby po prostu coś tu było i pomaluję ją w środku też na biało. To jest dzisiaj taki mój plan, zobaczymy, czy mi wypali, czy też nie, czy legnie w gruzach, dam Wam na pewno znać. No i co, ale to jest właśnie mój wstępny plan, ponieważ wkurzają mnie te wszystkie ciuchy. Ciuchy leżą, słuchajcie, w torbach, w siatach i tak dalej. No i mogłabym przynajmniej, zanim oni sobie tu wejdą, to tutaj mieliby wtedy porządek. Ja nie mam gdzie tego wynieść. A mam dużą szafę i myślę, że spokojnie z palcem w nosie, jak ją ogarnę, to sobie wszystkie ciuchy będę mogła tutaj przynajmniej jakoś większość popowieszać. Więc lecę do starego domu, bo i tak muszę iść odpowiedzieć jeszcze na maile. I przy okazji właśnie wezmę jak największą ilość wieszaków. Postaram się właśnie przynieść wieszaki i dzisiaj bym powiesiła większość ciuchów na wieszaki. Wtedy nie byłoby takiego tutaj rozgardiaszu, jeżeli chodzi o ciuchland. Także taki zacny plan. Jest cel, także teraz tylko do niego zmierzać. No, także zaktualizuję Wam później to, czy to miało miejsce, czy też nie. Także do usłyszonka. No i hej, hej, słuchajcie, korzystając z tej okazji, że idę i tak koło budca, i tak właśnie spojrzałam sobie, słuchajcie, na witrynę sklepu i jest reklama, że jest najnowsza wersja Xomule. Widziałam już na Insta, słuchajcie. Zaraz Wam powiem, czy on będzie godny uwagi, czy też nie. Czekajcie, tylko się rozemłam. Patrzę jeszcze, czy coś jest nowego, ale świeczki tylko widzę nowe. Gazetka, ale nic nie kupuję, więc chyba nie wybrała. Zaraz Wam opowiem. Oj, mamy też, słuchajcie, nowy, ale piękny. Czekajcie, się przypnę, zaraz Wam odwrócę kamerę i będę Wam pokazywać, ale mam piękne włosy, a Wy nic nie mówicie. Więc z nowości mamy z Diora. Dior, Joy Dior i tutaj mamy nową wersję i powiem Wam, że jest naprawdę bardzo ładna. Bardzo ładna jest ta nowa wersja i to jest, co tutaj mamy? Jakieś takie nuty kwiatowe. Tutaj mamy sandalwood musk i białe kwiatki. Także tak to się różni, ale powiem Wam, że ładny, świeżutki zapach. Ale my przyszliśmy zobaczyć tą nowość. Tylko czekajcie, szukam właśnie, gdzie ona będzie stała. Dobra, widzę już. Tutaj też mamy z Lancome. Też nowy. Lovable. Ale przyszłam zobaczyć to. Niby butelka jest piękna i faktycznie to się muszę zgodzić, że naprawdę bardzo ładnie ona wygląda. Zobaczcie. Czekajcie, telefon mi dzwoni.